jak skrócić lub anulować umowę. Sprawy przyspieszyły po spotkaniu zarządu miasta. Po południu wiceprezes miasta Jacek Wojciechowicz przekazał gazecie oświadczenie. Prezes metra musi wyjaśnić, jak doszło do ustawienia gotówkomatów. Czy to całkowita partyzantka, czy to się odbyło za zgodą kogokolwiek? A jeśli tak, to będziemy wyciągać konsekwencje. To karygodne, że tego typu urządzenia stanęły na naszym terenie. Mają zniknąć w Trymiga. Prąd został już odłączony, mam nadzieję, że wkrótce automaty zostaną zafoliowane. Trudno mi to komentować, bo nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej informacji. Rozmowy o instalacji urządzeń w metrze nie trwały od wczoraj. To było ustalane na spotkaniach co najmniej od 2 tygodni. Metro musiało wydelegować do montażu swoje ekipy, mówiła na gorąco Barbara Rytel, rzeczniczka spółki Gotówkomat Polskie Płatności. Przypomniała, że jej maszyny działają w kilku warszawskich centrach handlowych. Pytana, czy po zerwaniu umowy firma będzie mieć roszczenia w stosunku do metra warszawskiego, stwierdziła, że zapisy kontraktu to sprawy poufne. Musielibyśmy spytać drugą stronę, w czym jest problem i co z tym fantem zrobimy. Będziemy o tym rozmawiać, jestem dobrej myśli, dodała. Przed godziną 15 Anna Bartoń, rzeczniczka metra warszawskiego, poinformowała o wstępnych wynikach kontroli wewnętrznej w spółce. Nie dochowano obowiązujących procedur umieszczenia tego typu urządzeń w obiektach metra. Co dalej? Podjęte zostały zdecydowane działania zmierzające do bezzwłocznego usunięcia tzw. gotówkomatów z terenu metra. Napisała pani rzecznik. Wieczorem dziennikarze spytali prezesa metra Jerzego Lejka, kto konkretnie zgodził się na montaż maszyn, a może zrobił to on sam. Odpowiedział, że trwa kontrola i odesłał do komunikatu rzeczniczki. Więcej na ten temat przeczytacie w Gazecie Wyborczej. Teraz Gazeta Stołeczna. Na Grochowie co krok to uniwersam. Jedna klientka to się popłakała, jak zobaczyła dziurę po uniwersamie. Mówi, dobrze, że chociaż wy jesteście. Słyszę w mini uniwersamie, który powstał w sąsiedztwie Ronda Wiatraczna. Są też fryzjerzy z uniwersamu, apteka z uniwersamu. Zburzony dom towarowy stał się na Grochowie rozpoznawalną marką. Na szyldzie to samo liternictwo, masywne w prążki. Fotele też przyjechały z wiatraka, ważą ponad 150 kg i przed przeprowadzką trzeba je było rozbierać na części. Przy okazji przeszły renowacje. Już nie trzeszczą przy naciskaniu pedału i podnoszenia siedziska. Są też żeliwny wieszak i pufy, które zyskały nowe obicie. No i kwiatek w doniczce. Na damskim dziale to cały kwietnik z tych kwiatów był, opowiada pani Małgorzata, która 26 lat przepracowała w salonie fryzjerskim w Uniwersamie Grochów. Od stycznia razem z kolegą z dawnego salonu strzyże niedaleko Ronda Wiatraczna przy ulicy Korytnickiej pod szyldem fryzjerzy z Uniwersamu. Pokazuje ścianę obwieszoną starymi fotografiami, na nich elegantki z lat 70. siedzą w rzędzie fryzjerskich foteli. W salonie w dawnym Uniwersamie było aż 10 stanowisk do obsługi kobiet i 6 dla mężczyzn. Do tego 4 makijażystki, 4 kosmetyczki, dermatolog i sauna jeszcze. Zjeżdżały tam całe Grochów i okolice Rembertów, Marysin i Sulejówek. 280 metrów kwadratowych w powierzchni i ciągle był ruch. Teraz wynajęliśmy lokal 10 razy mniejszy, bo większość koleżanek przeszła na emeryturę. Strzyżemy tylko mężczyzn, dodaje pani Małgorzata. Przy wiatraku kłuje w oczy pustka. Na początku roku zniknął pawilon, który stał tu od 1977 roku, a przez blisko 40 lat schodziły się tłumy. Po żarówkę, zdjęcie do paszportu, pieczywo, warzywa, na masaż. Teraz jest tu plac budowy, wkrótce powstanie biurowiec z częścią mieszkalną i handlem w parterach. Na ogrodzeniu można zobaczyć wizualizację i przeczytać Rondo Wiatraczna, żyj w rytmie miasta. W budynku po sąsiedzku przy Alei Stanów Zjednoczonych 72 wiszą zielone szyldy ze strzałkami i hasłem Apteka z Uniwersamu. Prowadzą do drzwi na dziedzińcu, nad nim tablica Apteka z Uniwersamu to tu. W środku kolejka na kilkanaście osób. Miejsce inne, ale panie w okienkach te same, uśmiecha się starsza kobieta. Pierwszy raz jestem tu po przenosinach. Myślę, pójdę w końcu, zobaczę. Jest podobnie, lecz Uniwersamu i tak szkoda. 40 lat tam zakupy robiłam. To tylko dowód na to, że Uniwersam był niekwestionowanym symbolem dzielnicy, komentuje Cezary Polak, aktywista z Grochowa, właściciel klubu kawiarni Kicia Kocia. Stał się marką, w świetle której można się ogrzać i trafić do świadomości potencjalnych klientów. Kojarzy się z jakością i tradycją. Po dwóch przeciwnych stronach ronda nowe lokale znaleźli pracownicy sklepu z Połem, który zajmował prawie cały parter Uniwersamu. Spożywczak wylądował w pawilonie przy Zagójskiej. Tablica Mini Uniwersam na szczycie budynku przyciąga klientów. Artykuły przemysłowe można z kolei kupić przy ulicy Suchodolskiej. Są kapcie, zabawki, garnki emaliowane ze wzorkami, w śliwki, piżamy, zeszyty, szelki i
i paski. Przed sklepem pod wielkim szyldem Uniwersam grochów, artykuły przemysłowe rozstawia sadzonki pani Janeczka. Krzewinki po 5 zł, bylinki po 2. Dzisiaj promocja zachęca. Z połem przy wiatraku przepracowała 32 lata. Zaczynała jako 27-latka. Teraz opowiada: wszystko przywieźliśmy ze starego sklepu. Półki, regały, nawet towar. Klimat chcieliśmy zachować. Uniwersam to było wyjątkowe miejsce. Wszystko można było kupić. Od kubeczka po dywan. Teraz musieliśmy oddzielić spożywkę od chemii, bo nigdzie byśmy tak dużego lokalu nie znaleźli. Wpadają ci sami klienci. Chociaż trochę dalej mają. Mówią, że będą przychodzili. Ja jednak liczę, że wrócimy na stare miejsce po skończeniu budowy. Czynsz by nas zjadł, komentuje pani Małgorzata z salonu fryzjerskiego. Uniwersam to rozpoznawalna marka i dobry punkt komunikacyjny, ale do nowego nie pójdziemy. Musielibyśmy ceny podnieść, a od lat mamy takie same. 30 zł z myciem, 25 bez. Grochów to taka okolica, gdzie mało kto za strzeżenie dałby więcej. Więcej na ten temat z kolei przeczytacie w gazecie Stołecznej. Jeszcze raz Stołeczna, Arkadia jeszcze większa. Centrum Handlowe Arkadia zostanie rozbudowane, powiększy się o skrzydło restauracyjne od strony Ronda Radosława. Urośnie też sklep H&M, będzie największy w Polsce. Warszawskie galerie handlowe oferują około 900 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni do wynajmu. Największa jest Arkadia, która teraz ma około 110 metrów powierzchni. W 2014 roku została już rozbudowana, a w tym tygodniu właściciel Arkadii, koncern Unibail Rodamco, zapowiedział, że galeria ponownie urośnie. Od strony Ronda Radosława powstanie nowe przeszklone skrzydło. Przesuwamy fasadę nieco do przodu, zyskamy około 2000 metrów powierzchni. To miejsce na 8 restauracji, z których będzie piękny widok, mówi Jakub Skwarło z Unibail Rodamco. Arnaud Bourlin, dyrektor Unibail Rodamco na Europę Centralną, zaznacza, że powierzchni sklepowej nie ubędzie. Jednocześnie przeprowadzona zostanie nadbudowa galerii, dzięki której sklep sieci H&M powiększy się o dodatkową kondygnację i stanie się największy w Polsce. Będzie miał 3900 metrów kwadratowych. Wiadomość o rozbudowie Arkadii podana została kilkanaście dni po ogłoszeniu rozpoczęcia prac przy galerii Młociny, która powstanie na Bielanach przy ostatniej stacji pierwszej linii metra. W budowie jest też galeria północna na Tarchominie. Arnaud Bourlin przyznaje, że jego koncert obserwuje konkurencję. Strategia jego firmy jest taka: galerie mają oferować więcej niż zakupy. Szczególny nacisk kładzie na gastronomię. Mamy rewolucję cyfrową, zakupy w sieci, ale ludzie wciąż potrzebują miejsc do spotkań. Chcemy im to zaoferować, podkreśla. Rozbudowa Arkadii zakończy się w kwietniu 2017. Wcześniej, bo już w październiku, zakończy się przebudowa galerii Mokotu, która również jest własnością Unibail Rodamco. Powstanie tam strefa mody, w której prezentować ofertę będą 33 sklepy i butiki. Więcej w gazecie Stołecznej. RMF Max o Warszawie na 95 i 8 FM. Tak było w czwartek w RMF Max w Warszawie na 95 i 8 FM. Słuchajcie magazynu reporterskiego RMF Max Warszawa. Przemek Mazek, witam. Miejska aplikacja 19115 ma nowe funkcje. Teraz mieszkańcy mogą dowiedzieć się z niej o wydarzeniach kulturalnych, remontach dróg, a także o pożarach, wypadkach czy awariach. Teraz wy będziecie kontaktować się z mieszkańcami. Tak, nową usługę wdrożyliśmy. Jest nią warszawski system powiadamiania, czyli w tej chwili oprócz interwencji, które mieszkaniec może za pośrednictwem aplikacji mobilnej złożyć do Miejskiego Centrum Kontaktu, mamy teraz dostępną usługę, warszawski system powiadamiania mieszkańców. W ramach tej usługi będziemy dostarczać mieszkańcom ich informacje, czyli już teraz mieszkaniec nie musi tylko do nas dzwonić, żeby uzyskać jakąś informację, tylko jeżeli będzie chciał się zapisać na daną kategorię, czy to będą drogi, kultura, sprawy urzędowe, będziemy te kategorie oczywiście rozszerzać. Sam mieszkaniec podejmuje decyzję, z jakiego obszaru i z jakiego tematu chciałby taką informację, żebyśmy mu wysyłali. Oprócz tego będziemy wszystkich mieszkańców powiadamiać, jeżeli zdarzą się jakieś sytuacje kryzysowe, wydarzenia, które mają wpływ na działanie całego miasta. Wtedy takie ostrzeżenia każdy mieszkaniec, który ma dostępną aplikację, ściągniętą, dostanie do siebie. I na przykład zapisuje się do tej mieścia i do informacji z zakresu kultury. I przy pomocy tej aplikacji będę dostawał te informacje. I oprócz tego te krytyczne sprawy dotyczące funkcjonowania miasta jest zerwane. Atrakcja tramwajowa i kilka tramwajów stoi, to takie krytyczne też będą mieszkańcy dostawali w powiadomieniach PUSH. Wchodzimy w aplikację 19115. Tak, tutaj mamy funkcję interwencyjną, gdzie w trzech prostych krokach możemy wysłać do nas interwencję, czyli problem, którym chcemy, żeby miasto się zajęło. Dodajemy w tej chwili do trzech zdjęć, określamy problem, tutaj też mamy kategorie zdefiniowane, których może dotyczyć dana sprawa, określamy lokalizację i ta sprawa zostanie przesłana do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 i tutaj rozdysponujemy
kierujemy to zgłoszenie do właściwej jednostki, która powinna się zająć realizacją, a Państwo będą mieli cały czas dostępną informację na temat tego, co się dzieje z danym zgłoszeniem. Moje zgłoszenia, tutaj jest informacja dotycząca statusu, mamy to, co wprowadziliśmy, mamy dodane zdjęcie, jak również informacje, jak się zmieniał status aż do momentu, kiedy zgłoszenie nie zostanie zamknięte przez jednostkę. Natomiast w każdej chwili mamy również dostępną mapę zgłoszeń i to są zgłoszenia nie tylko danego użytkownika aplikacji, to są zgłoszenia wszystkie, które wpłynęły do nas i są w trakcie realizacji. Wtedy możemy sobie zadecydować, czy wiedząc, że ktoś inny już zgłosił taką sprawę, czy nadal chcemy kontynuować zgłaszanie jakiegoś problemu, czy też ta informacja nam wystarcza, że służby działają i już rezygnujemy wtedy z zgłaszania. Natomiast mamy tutaj również dostępne subskrypcje. To jest ten właśnie element naszej usługi informacyjnej warszawskiego systemu powiadamiania. Możemy się zapisać albo na jedną wybraną, na kilka wybranych dzielnic. Teraz możemy, proszę bardzo. Natomiast możemy zapisać się na wszystkie i wybrać sobie kategorie, której mają sprawy dotyczyć, które dostajemy. Aha. Ja mam wszystkie po to, żeby sprawdzać sobie na razie, jak w tym maksymalnym obciążeniu, ile komunikatów mieszkańców. Mamy drogi, kultura, ostrzeżenia i sprawy urzędowe. Tak. A w każdej chwili mamy tą listę, czyli nawet jeżeli nie wybraliśmy żadnego z tematów, bo nie chcemy być powiadamiani puszem, wtedy możemy sobie na liście zawsze wejść w aplikację, sprawdzić, które są aktualne wydarzenia. Mamy kulturalne, tutaj na przykład mamy warszawskie dni recyklingu, ruszają już 21 maja i jest opis danego zdarzenia. Mamy również właśnie tutaj ostrzeżenie, awaria magistrali pruszkowskiej. Jest informacja, że dotyczy to Ursusa i Włoch. Jest dokładnie podany rejon, jest podany również, gdzie można w tej chwili skorzystać z beczkowozów z wodą pitną. Powiedzieli nam Bogumiła Szumańska z Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 oraz sekretarz miasta Marcin Wojda. Teraz mamy ważne informacje dla zmotoryzowanych słuchaczy. Przypominamy o utrudnieniach na Żołnierskiej. Arteria została zwężona w dwóch miejscach. Wcześniej jest brojenie węzła ze Strażacką oraz przed Marsem. Niestety kolejne utrudnienia na Żołnierskiej czekają kierowców już od piątku. Rozpocznie się przebudowa kanalizacji na ulicy Żołnierskiej. Z tego powodu od piątku, już od godziny 12 do poniedziałku, do godzin wieczornych, zwężana będzie ulica Żołnierska. Obydwie jezdnie ulicy Żołnierskiej będą w miejscach zwężeń miały jeden pas ruchu. To są utrudnienia na weekend, ale zahaczające także o piątek i o poniedziałek. Powiedzmy kierowcom najlepiej, żeby patrzyli właśnie na nowe tymczasowe oznakowanie. Trzeba będzie uważać, dlatego że te zwężenia będą wprowadzane w kilku etapach, to znaczy przejezdne będą bądź prawe, bądź lewe pasy jezdni żołnierskiej, co wymaga uwagi od kierowców. Tu największych utrudnień należy się spodziewać, kiedy ten ruch może być wzmożony? Tak naprawdę to jest takie miejsce, gdzie cokolwiek by się nie działo, najmniejsze zwężenie, najmniejsza ingerencja w jezdnię powoduje od razu spowolnienie ruchu i zatory. Tutaj mamy jak gdyby dwa wrażliwe okresy, czyli to jest piątek, wtedy kiedy wiele osób wyjeżdża z Warszawy i później niedziela, godziny popołudniowe, czyli powroty. Trzeba będzie bardzo uważać lub wybrać po prostu inną drogę. Można spróbować dostać się do Warszawy jadąc trasą toruńską i już w Warszawie pojechać w tym kierunku, w którym chcieliśmy dostać się ciągiem ulic Marsa Żołnierska. A teraz pilne informacje dla kierowców z Wawra, na Wysławskiej, Rafałowskiej oraz Przylaszczkowej. Trzeba uważać na zmienioną organizację ruchu. Zamknięty zostanie wlot ulicy Bysławskiej na wał Międzyszyński. Zamknięty będzie końcowy odcinek Bysławskiej, mniej więcej od ulicy Rafałowskiej i Zagrodowej do wału Międzyszyńskiego. Wał Międzyszyński będzie przejezdny. Nie będzie połączenia z wału z Bysławską w żadnej relacji. To znaczy nie będzie można wjechać ani z wału na Bysławską, ani z Bysławskiej na wał Międzyszyński. Dodatkowo jeszcze na dwóch ulicach zmieniony zostanie kierunek ruchu. Na ulicy Rafałowskiej będzie można jechać tylko od Bysławskiej w kierunku wału Międzyszyńskiego. Natomiast na ulicy Przylaszczkowej od wału Międzyszyńskiego w kierunku ulicy Poezji. Do kiedy potrwają te utrudnienia? Te utrudnienia spowodowane są budową ronda na skrzyżowaniu Bysławskiej z wałem Międzyszyńskim i potrwają do końca czerwca. Tyle, Tomasz Kunert z miejskiego ratusza. Ta informacja z pewnością ucieszy planujących wakacje. Nowe kierunki pojawiły się na stołecznym lotnisku. O tegorocznych nowościach mówi rzecznik portu Przemysław Przybylski. Ten rok jest wyjątkowy dla lotniska Chopina, jeżeli chodzi o liczbę nowo otwieranych połączeń. Żadne inne lotnisko w Europie nie będzie miało w ciągu 2016 roku aż 30 nowych połączeń, a my właśnie tyle będziemy mieli. Większość już została otwarta. Wizz Air otwiera 5 nowych połączeń. Dokładnie w ten weekend, w miniony weekend, Wizz Air otworzył 5 nowych połączeń. Była to Szkocja Aberdeen, włoskie Bari, Reykjavik, Bristol oraz Porto. Także 5 nowych kierunków, dzięki którym pasażerowie
mają możliwość spędzić zarówno wakacyjny czas, jak i polecieć w odwiedziny do rodzin i w miejsca, gdzie akurat potrzebują. Powiedziała RMF Max przedstawicielka niskokosztowego przewoźnika Ania Robaczyńska, a loty w nowe miejsca uruchamiają też inne linie. W czerwcu czeka nas uruchomienie nowego połączenia dalekodystansowego do Toronto w Kanadzie, uruchamiane przez linię kanadyjską, linię Air Canada Rouge. No a w październiku Ryanair przenosi na lotnisko Chopina swoje operacje lotnicze krajowe i uruchomi nowe połączenia do Wrocławia i do Gdańska, połączenia krajowe. Także oferta dla pasażerów korzystających z lotniska Chopina stale się rozszerza, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i to sprawia, że z miesiąca na miesiąc bijemy kolejne rekordy w liczbie obsługiwanych pasażerów i z całą pewnością można powiedzieć, że rok 2016 również będzie rekordowy. O ile w 2015 obsłużyliśmy nieco ponad 11 milionów pasażerów, o tyle w 2016 prawie na pewno będzie ich ponad 12 milionów. I to stawia nas w czołówce portów lotniczych w regionie Europy Środkowej, w czołówce ważności i wielkości. Jesteśmy z tego powodu dumni. Chopin na stołecznym lotnisku w najbliższą sobotę pasażerowie portu będą mieli okazję posłuchać utworów polskiego kompozytora i pianisty. Wszystko w profesjonalnym wykonaniu. Lotnisko Chopina zostało mecenasem 57. sezonu koncertów chopinowskich w warszawskich łazienkach i w ramach promocji tego sezonu koncertów zapraszamy na lotnisko na koncert wyjątkowy. To będzie po raz pierwszy koncert muzyki Fryderyka Chopina w profesjonalnym wykonaniu u nas na lotnisku. W strefie Chopin Music Spot mamy fortepian dostępny publicznie dla wszystkich pasażerów, ale w sobotę 21 maja zagra na nim profesjonalny pianista, który zaprezentuje najpiękniejsze utwory Chopina. Dla wszystkich, którzy zechcą tego posłuchać. Koncerty będą dwa, ponieważ mamy dwa fortepiany. Jeden w strefie ogólnodostępnej i tam koncert odbędzie się o godzinie 12.30, a w strefie zastrzeżonej, czyli za kontrolą bezpieczeństwa, mamy drugi fortepian, na którym pianista zagra o godzinie 15. Lubisz samoloty i kontakt z ludźmi? Masz szansę na ciekawą pracę. Lotnisko Chopina szuka osób do ochrony obiektu i kontroli podczas odprawy. Potrzebujemy około 200 osób, kobiet i mężczyzn, zwłaszcza kobiet, bo kobiet zawsze jest za mało, do pracy na lotnisku. To będą ludzie, którzy będą zajmować się kontrolą bezpieczeństwa, a także patrolowaniem terminala i terenu lotniska. Dlatego potrzebujemy, żeby to byli ludzie dynamiczni, samodzielni, otwarci, przyjaźni innym pasażerom, bo oni będą wizytówką lotniska, wizytówką Polski, z którą będą się spotykać zarówno pasażerowie z Polski, jak i pasażerowie z innych krajów. Wymagamy jednego, żeby każdy kandydat miał licencję pracownika ochrony, natomiast wszystkie inne szkolenia zapewniamy. Zapewniamy też pracę na etacie, co jest rzadkością w tej branży. No i zapewniamy godziwe wynagrodzenie. Praca na lotnisku wiąże się z ogromnym prestiżem, jest prawdziwym wyzwaniem. Tutaj nie można się nudzić. Dziesiątki tysięcy ludzi codziennie poznaje się nowych ludzi, można przeżywać różne przygody. No i dlatego zachęcam wszystkich, którzy marzą o tym, żeby zetknąć się z pracą na lotnisku, żeby się do nas zgłaszali. Szczegóły są na stronie internetowej i każdy może się dowiedzieć, zgłosić, no i spróbować swoich sił. Mówił rzecznik portu Przemysław Przybylski. RMF Max o Warszawie na 95 i 8 FM. Tak było w czwartek w RMF Max w Warszawie na 95 i 8 FM. Reklama. Wielka Loteria 20 lat Oszo! 20 losowań, a do wygrania 20 mini Cooperów, 20 skuterów Vespa, 20 wycieczek do Rzymu dla 4 osób i 20 rocznych zakupów. Oszo, zbijamy ceny zawodowo. Zawodowo! Ale mega! Mega przeceny w Media Expert! Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach! Media Expert! Włączamy niskie ceny! W niedzielę 22 maja nagroda Rulera. Zapraszamy na pierwszą w sezonie gonitwę potrójnej korony. Szczegóły na stronie i Facebooku Toru Służewiec. Party people! Przygotuj się na najgorętsze muzyczne wydarzenie roku. Sunrise Festival 2016. 22-24 lipca, Kołobrzeg Amfiteatr. Największe gwiazdy, niesamowita scena, potężne nagłośnienie. Bilety dostępne na www.sunrisefestival.pl. Przeżyj to jeszcze raz. Zaprasza RMF Max. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem młoda kapusta ma kosztować 2 zł za sztukę, a druga niech będzie za złotówkę. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. I po reklamie.
Kasia, Karolina, moje radio numer jeden to RMF Max. Twoje miasto, twoje gwiazdy. Hey, this is Adam from Maroon 5. Hey, we're Daft Punk. This is Ariana Grande. Hey, this is Disclosure. This is Clean Bandit. Hey, this is Emily Sandy. RMF Max. Hit music station. Hit the hitem. Warszawa, 95 i 8 FM. RMF Max o Warszawie na 95 i 8 FM. To jest RMF Max. Zaczynamy przegląd prasy regionalnej. Dawid Miązek, dzień dobry. Na początek Gazeta Wyborcza. Kogo puszcza metro? Na kilku stacjach podziemnej kolejki stanęły gotówkomaty, które oferują łatwo dostępne, ale drogie pożyczki. Czy miejska spółka powinna ułatwiać działalność firmom, których usługi czasem wpędzają ludzi w spirale zadłużenia? Spółka Gotówkomat Polskie Płatności przysłała do mediów filmik z montażu w metrze jednej ze swoich maszyn. W jedną noc ustawiono ją obok dwóch biletomatów i bankomatu. Od frontu zwracają jaskrawe napisy: pożyczka na dowód, pożyczka ratalna, tańszy kredyt. W komunikacie prasowym firma kusi zastrzykiem gotówki do 1600 zł. To wyjście w kierunku osób, które są trochę na bakier z internetem. Autorski pomysł polskiej spółki, która nie jest powiązana z żadnym bankiem, przekonuje Barbara Rytel z biura prasowego Gotówkomatu. Jak twierdzi, w sieci takie szybkie pożyczki są bardzo powszechne, ale wiele osób nie ma zaufania do transakcji internetowych albo nie potrafi ich przeprowadzić. Inni z kolei nie mają konta w banku, a w nagłym wypadku, w chorobie, pieniądze są potrzebne. Gotówkomat wypłaca je zwykle w 7-9 minut, słyszymy. I tak ludzie, którzy nie mają szans na pożyczkę w banku, mogą się teraz zadłużyć w biegu, hałasie gdzieś między peronem metra a schodami na powierzchnię. Czy to w ogóle bezpieczne? O wiele bardziej niż w bankach, utrzymuje Barbara Rytel. Jeszcze się nie zdarzyło wyłudzenie pożyczki na fałszywy albo skradziony dowód, a nasze gotówkomaty działają od jesieni w kilku warszawskich centrach handlowych. Po pierwsze, gotówkomat skanuje zdjęcie z dowodu osobistego, a po drugie fotografuje klienta. Porównuje to pracownik firmy Vivus, która szczyci się rozpowszechnieniem całej branży, oferując klientom nowoczesne pożyczki chwilówki. Pracownik sprawdza też, czy osoba figuruje w rejestrach dłużników. Cała transakcja jest nagrywana. Vivus twierdzi, że pożycza za darmo na 30 dni. Jednak słono liczy sobie za przedłużenie okresu spłaty. Kolejny miesiąc od 1600 zł pożyczki kosztuje 251 zł. I to właśnie może być pułapką dla pożyczających. Według Barbary Rytel umowa z metrem warszawskim została zawarta bezterminowo. Nie sposób ustalić, co z tego ma miejska spółka. To tajemnica handlowa, oznajmia Paweł Siedlecki z biura prasowego metra, które powinno się przecież publicznie rozliczać ze swoich wpływów i wydatków. Metro od dawna jest upstrzone reklamami, pozwala nimi oklejać ściany przy schodach ruchomych albo wyświetla je na stacjach. Teraz jednak urzędnicy przekroczyli kolejną granicę. Metro, przez które każdego dnia przetacza się przeszło 500 000 osób, ułatwia działalność firmom oferującym usługę, z której korzystanie czasem wpędza w ludzi w spirale długów. Wpuściło na stację gotówkomaty, tak jak wcześniej piekarnie czy sklepy z lodami na patyku. Podejmujemy działania, żeby zapewnić optymalizację tej przestrzeni, w której działamy, stwierdza Paweł Siedlecki z metra. Została złożona standardowa oferta, jest to działalność legalna, więc nie mieliśmy żadnych podstaw, żeby ją odrzucić. A jednak jest coś na rzeczy. W ostatnich dniach firma Google poinformowała, że tak jak nie reklamuje broni czy narkotyków, od połowy lipca nie będzie zarabiać na upowszechnianiu pożyczek spłacanych w mniej niż 60 dni. Na stronach Wyborcza BIS Maciej Samcik przytoczył wypowiedź Dawida Grafa, jednego z dyrektorów zarządzających reklamowym biznesem Google'a. Mamy nadzieję, że mniej ludzi będzie narażonych na zakup nieodpowiednich dla siebie i szkodliwych produktów. Reklamowanie niektórych typów pożyczek w zeszłym roku zabronił też Facebook. Według szacunków chwilówki ma w Polsce nawet 2 miliony osób, a ich zadłużenie sięga 5 do 6 miliardów złotych. Metro nałożyło na siebie liczne obostrzenia i nie wpuszcza m.in. handlu alkoholem, materiałami niebezpiecznymi czy łatwopalnymi. Wykluczyło też seks shopy i kantory. Za to w dzień i w nocy przy braku rozwagi można się tam teraz zacząć zadłużać po uszy. Co na to przełożona prezesa metra, prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes Narodowego Banku Polskiego. Więcej na ten temat przeczytacie w Gazecie Wyborczej. Jeszcze raz Wyborcza. Na Mokotowie można odpracować zaległy czynsz. Dzielnica zaprasza zadłużonych lokatorów do odpracowywania długów. Właśnie wprowadzono nowe stawki. Teraz za sprzątanie przez godzinę można dostać, a raczej oddać
10 zł. Problem jest poważny. Lokatorzy i byli najemcy mieszkań na Mokotowie są winni miastu już ponad 70 milionów złotych. To jest stan na koniec 2015 roku. Problem z zapłatą czynszu jest w ponad 2700 gospodarstwach domowych. Długi są też na prawie 2000 kont tak zwanych zamkniętych. Dotyczą osób, które zostały wyeksmitowane, zmarły, są przeniesione do domów pomocy społecznej albo wyprowadziły się już na własną rękę. Od wielu lat systematycznie każdego roku liczba wymienionych wyżej dłużników maleje, informuje Monika Chrobak, rzeczniczka Urzędu Dzielnicy. Zadłużenie można zmniejszyć pracując. Władze Warszawy od 2013 roku zachęcają dzielnicę do wprowadzenia możliwości odpracowywania długów. Pierwszy skorzystał z tej zachęty Wawer. Taką zasadę wprowadziła też z powodzeniem Praga Północ, gdzie z programu korzystało nawet kilkadziesiąt osób rocznie. Jednak na Mokotowie nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. W zeszłym roku zadłużenie odpracowywało tylko 7 osób. Jedna z nich spłaciła zaległości w całości, a dwie pracują nadal. 4 zrezygnowały. Teraz w programie jest zaledwie 6 osób, które w tym roku odpracowały ponad 7200 zł. Po ponad roku funkcjonowania zasad odpracowywania zadłużenia okazało się, że oferta pracy jest zbyt uboga, a stawki wynagrodzenia są zdecydowanie za niskie, tłumaczy Monika Chrobak. Dłużnik mógł dostać zaledwie 30 groszy za posprzątanie 100 metrów kwadratowych zieleni albo złoty 75 zł za sprzątanie 100 metrów kwadratowych powierzchni utwardzonej. Skąd te stawki? Urzędnicy wzięli średnią za usługi firm wybieranych do sprzątania w przetargu. Teraz to się zmienia. Nowa stawka to 10 zł za przepracowaną godzinę. Zmieni się też zakres prac do wykonywania. To m.in. drobne prace remontowe, malowanie, sprzątanie piwnic i pustostanów oraz lokali po eksmisji. Dług może odpracować sam dłużnik albo wskazana przez niego osoba dorosła. Trzeba zgłosić się do działu windykacji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami i mieć zgodę na odpracowywanie długu z Ośrodka Pomocy Społecznej. Mamy nadzieję, że nowe warunki programu spowodują większe zainteresowanie taką formą spłaty zadłużenia, mówi Monika Chrobak. Długi czynszowe to problem całej Warszawy. Zainteresował się nimi ostatnio rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Zaapelował do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o nowe formy pomocy dla osób zadłużonych. Brak wdrożenia efektywnych środków zaradczych, które będą nakierowane na udzielenie daleko idącej pomocy, przyczyni się do powiększenia problemu bezdomności. Pismo wpłynęło do Miejskiego Biura Polityki Lokalowej w ostatni piątek. Urzędnicy analizują teraz tę sprawę. Więcej na ten temat przeczytacie w Gazecie Wyborczej. I jeszcze sport Wyborczej. Co dalej z Czerczesowem? Kto będzie prowadził Legię w przyszłym sezonie? Rosyjskie media podają, że trenerowi mistrzów Polski ofertę złożył Rubin Kazań. Na finiszu rozgrywek Rubin zajmuje 10. miejsce w tabeli rosyjskiej ekstraklasy, czyli poniżej oczekiwań właścicieli. Dlatego rozglądają się za nowym szkoleniowcem. Oprócz Czerczesowa wymienia się Dana Petrescu, byłego szkoleniowca Wisły, który ostatnio pracował w Chinach. Pytacie mnie, czy odejdę z Legii, to ja was zapytam, kiedy Legia ostatni raz grała w Lidze Mistrzów. No właśnie, 20 lat temu, przeciwko mnie, jak byłem bramkarzem Spartaka. Teraz pora, by zagrała razem ze mną. Wtedy koło się zatoczy, mówił Czerczesow po zdobyciu 11. tytułu mistrzowskiego w stuletniej historii Legii. Czy zostaje na przyszły sezon? Nie wiem. Zanim podejmę decyzję, na pewno ją przemyślę i porozmawiam z władzami Legii, mówił w niedzielę Rosjanin. Między wierszami sugerował jednak, że jeśli zostanie, to chce lepszych piłkarzy. O przyszłości 53-letniego szkoleniowca spekuluje się od kilku miesięcy. Z informacji dziennikarzy wynika, że agent Czerczesowa jeszcze przed zdobyciem przez Legię Mistrzostwa Polski oferował jego usługi kilku rosyjskim klubom. Wśród kandydatów do jego zatrudnienia wymieniono nawet bardzo bogaty Zenit Sankt Petersburg. Na Łazienkowskiej twierdzą, że mają opcję rezerwową na wypadek odejścia Czerczesowa, ale nikt w tej chwili jej nie zakłada. Plan jest taki, by w najbliższych dniach podpisać z trenerem nowy roczny kontrakt. Rosjanin ma dostać podwyżkę oraz gwarancję, że skład Legii zostanie wzmocniony. O ile to pierwsze jest niemal pewne, Czerczesow w październiku, podpisując dwuletnią umowę, zgodził się na pensję niższą niż Henning Berg. Norbek, przypomnijmy, zarabiał 30 tysięcy euro miesięcznie. O tyle drugi warunek spełnić będzie trudniej. Bogusław Leśnodorski kilka tygodni temu powiedział wprost, że latem Legia nie zamierza szastać pieniędzmi na transfery. Nie stać nas na gwiazdy. Możemy sobie pozwolić na piłkarzy, którzy różnicę robić będą za 2-3 lata, mówił prezes Legii w Cafe Football. A co ja mam przez te 3 lata robić? Pytał Czerczesow dziennikarzy NC+, którzy po meczu z Piastem przytoczyli mu wypowiedź prezesa. Dziś piłkarze Legii rozpoczynają urlopy, do treningów wrócą 9 czerwca. Więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. RMF Max o Warszawie na 95 i 8 FM.
Tak było w piątek w RMF Max w Warszawie na 95 i 8 FM. Słuchacie magazynu reporterskiego RMF Max Warszawa, Przemek Muzyk. Witam. Przed nami pierwszy warszawski Dzień Zwierząt. Z tej okazji w sobotę na Polu Mokotowskim odbędzie się miejska impreza. O szczegółach mówi Bartosz Mielczarczyk ze stołecznego ratusza. Przed nami już najbliższą sobotę, 21 maja, pierwszy warszawski Dzień Zwierząt. To dzień, w którym mieszkańcy Warszawy wraz ze swoimi czworonogami, wraz z całymi rodzinami będą mogli wziąć udział w wielu bardzo fajnych atrakcjach, które przygotowaliśmy na Polu Mokotowskim. Cała impreza rozpoczyna się o godzinie 13 od wielkiej parady psów. Będą różnego rodzaju pokazy, m.in. zwierzęta w służbie bezpieczeństwa, które przygotowują policjanci wraz ze swoimi partnerami czworonożnymi z Komendy Stołecznej Policji. Również będzie próba pobicia rekordu Polski w liczbie psów podających łapę. Będą pokazy psich zaprzęgów, będą koncerty, będzie specjalne odśpiewanie hymnu, który został przygotowany dla warszawskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, czyli tak potocznie nazywanego paluchem pod tytułem Daj mi przyszłość. Będzie też wiele wydarzeń, które będą okazją do tego, żeby czegoś dowiedzieć się, czegoś o tym, jak dbamy na przykład o dietę naszych zwierząt, umiejętności komunikacji, relacji pomiędzy człowiekiem a psem. Również kwestie związane, warsztatek związane z relacją, bezpiecznych relacjach pomiędzy psami a dziećmi. Więc z jednej strony są to wydarzenia, które są wydarzeniami stricte rozrywkowymi, które mają ten walor edukacyjny, ale z drugiej strony są to też poważne spotkania, gdzie rzeczywiście mówimy o tych relacjach pies-człowiek. Zachęcamy do tego właśnie, żeby wszyscy mieszkańcy, którzy będą mieli ochotę 21 maja, przyjechali na Pole Mokotowskie spędzać warszawski Dzień Zwierząt. Wśród spotkań, które zaplanowaliśmy, będą również oczywiście spotkania ze specjalistami. Z jednej strony będą to behawioryści czy stomatolodzy weterynaryjni. Z drugiej strony będziemy mogli dowiedzieć się i nauczyć, jak przeprowadzić pierwszą pomoc u zwierząt. Także bardzo edukacyjne, bardzo takie warsztatowe zajęcia, ale z drugiej strony też dużo fajnego, rekreacyjnego spędzenia wolnego czasu właśnie czy na paradzie psów, czy na koncertach, które będą się odbywały. To będzie prawdziwe święto miłośników hulajnogi. W najbliższą sobotę w skateparku Jutrzenka odbędą się Mistrzostwa Polski w wyczynowej jeździe na hulajnogach. To jedyna impreza w Polsce, na której będzie można zobaczyć, jak skaczą najlepsi zawodnicy z kraju i zagranicy, mówi RMF Max, organizator imprezy Jakub Olszewski. Jakub Olszewski, organizator Kaktus Club Battle Poland. Na skateparku Jutrzenka, rozbrat 5, Warszawa. Mistrzostwa Polski w wyczynowej jeździe na hulajnodze, już 6. edycja. Do tego Mistrzostwa Junior Champion, do tego Best Trick, czyli taki konkurs Biedna Najlepsza Sztuczka. To jest już zawodnicy też z zagranicy nas odwiedzają. No i dodatkowo taki konkurs dla rodziców z dziećmi, dla hulajnogi, bo tutaj jest taka sztafeta, jakby rodzice i dzieci, tak? Czyli połączony slalom, raz tata, raz mama, raz dziecko. To dla takich najmłodszych adeptów. 21 maja, skatepark Jutrzenka, rozbrat 5, Warszawa. Przede wszystkim jeździć, tak? Bo kojarzy to się z jazdą dla dzieci i tutaj zaczyna się od tego, że dzieci jeżdżą, potem rodzice kupują większą hulajnogę, żeby dziecko gonić, bo się okazuje, że jest dość szybkie na tej hulajnodze. Do tego, w którymś tam momencie jakiś starszy brat zabrał młodszemu hulajnogę albo znalazł swoją starą hulajnogę i się okazało, że można na niej robić też triki, tak jak na dyskorolce, czy rowerze, albo rolkach, tak? I tak się narodził ten sport zwany wyczynową jazdą na hulajnodze, tak? Więc tutaj od najprostszych podskoków przez obracanie kierownicą, obracanie podestem do podwójnych salt, zwrotów 360 stopni w powietrzu i wielu kombinacji tych wszystkich trików, tak? Nawet jeżeli ktoś nie jeździ, to będzie mógł przejść, popatrzeć się, bo będzie się działo. Przede wszystkim właśnie stawiamy na to, żeby przyciągnąć najwięcej ludzi, bo jest to przede wszystkim dość widowiskowe, a do tego mało znane, bo ludzie jak gdyby też widząc to po raz pierwszy, nagle się okazują, kurczę, można takie rzeczy robić w ogóle na hulajnodze, jak to się robi, w ogóle no jest dość efektowna ta dyscyplina, do tego w miarę bezpieczna. Do tego planujemy szereg dodatkowych atrakcji, takich właśnie jak konkursy dla dzieci, jakieś mini konkursy, jakieś właśnie sztafety, slalomy, dużo też gratisów od sponsorów, dużo jakichś takich atrakcji, jak nie wiem, lody będą za darmo rozdawane, jakieś strefy dla rodziców, gdzie będzie kawa za darmo, woda, więc będzie można, nie wiem, dzieci zostawić, żeby pouczyły się jeździć, potestowały sprzęt na przykład, bo też będą producenci wystawieni ze sprzętem do testowania, więc będzie można się zapoznać, kupić sprzęt, dowiedzieć się, jak dobierać taki sprzęt dla dzieci, dla dorosłych, zostawić dzieci na trybunach, które są zabezpieczone, żeby mogły sobie oglądać, a samemu gdzieś tam sobie na leżaku poleżeć i chwilę się zrelaksować. To chyba nie będzie jazda po prostu. Nie, to są specjalne przeszkody, skatepark, czyli rampy na jazdy i tutaj mówię, no wyskoki na poziomie tak naprawdę 4-5 metrów nad ziemią nawet z hulajnogą, także tutaj
tutaj specjalnie przygotowany skatepark, odgrodzony i, że tak powiem, taka arena dla tych najlepszych i, no i tak jak mówiłem, wśród konkursów także dla Junior Champion, także dla tych, którzy gdzieś tam patrzą na tych najlepszych i starają się im dorównać, także dla nich też konkursy i oni też mają możliwość obcowania z najlepszymi, patrzenia i podglądania i towarzyszenia im też w tych zmaganiach. Ta jazda na hulajnodze wraca do łask w Warszawie po, nie wiem, desce, rolkach? Kiedyś można było powiedzieć parę lat temu, że jak zaczynaliśmy, to że to była nisza. Teraz, tak jak się obserwuje skateparki, czy w ogóle ulice, coraz więcej pojawia się hulajnog, już nie tylko dzieci, ale właśnie czy sportowcy, czy coraz częściej rodzice gdzieś tam nawet do pracy, do metra, do autobusu, czy coś dojeżdżają na hulajnodze, więc to się tak wpisuje już jakby w taki kanon poruszania się po mieście bez prądu, tak, czy tam bez samochodu. Czyli już tak jakby rolki są niewygodne do pracy, to jest bardziej jako rekreacja. Rower bardzo dużo ludzi na rowerze dojeżdża. No i hulajnoga tutaj jest gdzieś tak, taką alternatywą tego roweru, bo nie musimy jej przypinać gdzieś tam pod pracą, pilnować, wyglądać, tylko można sobie ją złożyć i pod biurko gdzieś tam wsadzić, czy gdzieś w biurze, czy nawet w bagażniku w samochodzie schować i jak gdzieś jesteśmy w centrum, można podjechać i załatwić nawet na hulajnodze te kilka kilometrów. Tak, na hulajnodze najwygodniej się jeździ pewnie po asfalcie, czy? Są bardzo różne modele, tak? Tutaj nie możemy kategoryzować, ale te dla dorosłych, takie tak zwane uniwersalne, powyżej 8-9 roku życia, no to są przystosowane do jazdy na kostce, na chodniku. No oczywiście wiadomo, im równiejsze podłoże, tym wygodniej się jeździ, ale miasto, że tak powiem, jest przyjazne, bo gorzej gdzieś tam, jeśli jest jakaś nieutwardzona ścieżka, trawa czy coś, no to już wtedy hulajnogi spompowane kołami. Są też takie, ale one już są duże i tutaj jest problem z przechowywaniem czy z transportem, ale ogólnie w mieście bardzo dobrze się sprawdzają z racji tego, że są właśnie kompaktowe, składają się i umożliwiają taki łatwy dojazd. Tak? Startujemy od 9 rano na skateparku Jutrzenka. Dodatkowe atrakcje dla widzów tak naprawdę to testowanie sprzętu dla najmłodszych, czyli hulajnogi trójkołowe, dwukołowe. Sprzęt dla dorosłych taki uniwersalny, gdzie można sprawdzić właśnie jak taka hulajnoga dla dorosłych, jak to się sprawdza, czy warto kupić, bo wiadomo w sklepach często jest nawierzchnia taka dość gładka i tam każda hulajnoga jest fajna. Tutaj mamy asfalt, trochę kostki, więc będzie można sprawdzić ten sprzęt, dopytać się, jak go dobrać. No i do tego szeroka gama hulajnóg elektrycznych, które teraz w okresie i na komunie jako prezenty, czy w ogóle wśród dorosłych takie modele, które się rozpędzają do 35 km na godzinę, gdzie mamy 25 km zasięgu, to jest sprzęt, który gdzieś tam też nie jest najtańszy, ale będzie możliwość, żeby się przejechać, przetestować i sprawdzić, jak, czy taki sprzęt nam rzeczywiście się sprawdzi, tak? Bo nie zawsze jest łatwo gdzieś tam znaleźć, czy w sklepie, czy obejrzeć. A tutaj będą wszystkie te modele różnych producentów wystawione i dla dzieci elektryczne, i dla dorosłych, więc będzie można sobie porównać te wszystkie modele i sobie przejechać się i sprawdzić. Uwaga kierowcy, kolejne zmiany czekają nas na Żołnierskiej. O szczegółach mówi Tomasz Kunert z Urzędu Miasta. Rozpocznie się przebudowa kanalizacji na ulicy Żołnierskiej. Z tego powodu od piątku, już od godziny 12 do poniedziałku, do godzin wieczornych, zwężana będzie ulica Żołnierska. Obydwie jezdnie ulicy Żołnierskiej będą w miejscach zwężeń miały jeden pas ruchu. To są utrudnienia na weekend, ale zahaczające także o piątek i o poniedziałek. Widzimy kierowcom najlepiej, żeby patrzyli właśnie na nowe tymczasowe oznakowanie. Trzeba będzie uważać, dlatego że te zwężenia będą wprowadzane w kilku etapach. To znaczy przejezdne będą bądź prawe, bądź lewe pasy jezdni żołnierskiej. To wymaga uwagi od kierowców. Tu największych utrudnień należy się spodziewać, kiedy ten ruch może być wzmożony? Tak naprawdę to jest takie miejsce, gdzie cokolwiek by się nie działo, najmniejsze zwężenie, najmniejsza ingerencja w jezdnię powoduje od razu spowolnienie ruchu i zatory. Tutaj mamy jak gdyby dwa wrażliwe okresy, czyli to jest piątek, wtedy kiedy wiele osób wyjeżdża z Warszawy i później niedziela. Godziny popołudniowe, czyli powroty. Trzeba będzie bardzo uważać lub wybrać po prostu inną drogę. Można spróbować dostać się do Warszawy jadąc trasą toruńską i już w Warszawie pojechać w tym kierunku, w którym chcieliśmy dostać się ciągiem ulic Marsa Żołnierska. Lotnisko Chopina zaprasza na koncerty. O szczegółach mówi rzecznik portu Przemysław Przybylski. Lotnisko Chopina zostało mecenasem 57. sezonu koncertów chopinowskich w warszawskich Łazienkach i w ramach promocji tego sezonu koncertów zapraszamy na lotnisko na koncert wyjątkowy. To będzie po raz pierwszy koncert muzyki Fryderyka Chopina w profesjonalnym wykonaniu u nas na lotnisku. W strefie Chopin Music Spot mamy fortepian dostępny publicznie dla wszystkich pasażerów, ale w sobotę 21 maja zagra na nim profesjonalny pianista, który zaprezentuje najpiękniejsze utwory Chopina. Dla wszystkich, którzy zechcą tego posłuchać. Koncerty będą dwa, ponieważ mamy dwa fortepiany, jeden w strefie ogólnodostępnej i tam koncert odbędzie się o godzinie 12.30, a w strefie zastrzeżonej, czyli za kontrolą bezpieczeństwa, mamy drugi fortepian, na którym pianista zagra o godzinie 15.00. RMF Max o Warszawie na 95 i 8. Tak było w piątek. W RMF Max w Warszawie na 95 i 8.